Asyż, włoskie miasto i gmina położone na południowy wschód od Perugi, w regionie Umbria, w prowincji Perugia. Asyż jest dobrze znany dziesiątkom tysięcy polskich pielgrzymów, którzy co rok odwiedzają miasto świętego Franciszka. Już sama droga dojazdowa do położonego na malowniczym wzgórzu Asyżu robi olbrzymie wrażenie. W umbryjskim słońcu bieleją kamienne mury obronne Asyżu. Liczne kamieniczki, wieże i kościoły. Czas jakby zatrzymał się w średniowieczu, gdy uliczkami miasteczka wędrował sam święty Franciszek. Wszystko to składa się na niesamowitą atmosferę tego miasta, która pozostawia niezadarte wrażenie wśród turystów. Nie bez powodu cały Asyż wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Asyż jest najbardziej znany jako miejsce narodzin świętego Franciszka i świętej Klary oraz pojednania międzynarodowego, religijnego i pokoju na świecie. Bazylika świętego Franciszka wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO z relikwiami świętego Franciszka i cyklami fresków, m.in. Giotta i Pisano. Bazylika została zbudowana na wzgórzu piekielnym. Nazwa szczytu związana jest z wykonywanymi na nim wyrokami śmierci, podarowanym zakonowi przez mieszkańca Asyżu. Reguła zakonu nie pozwala na posiadanie dóbr, zatem teren ten już od 1228 roku stanowił własność Watykanu. Dzień po kanonizacji świętego Franciszka w dniu 17 lipca 1228 roku papież Grzegorz IX poświęcił miejsce budowy i zmienił nazwę wzgórza na Wzgórze Rajskie. Świątynia ta jest uznawana za jedną z najpiękniejszych chrześcijańskich budowli i trudno się z tym nie zgodzić, tym bardziej iż przy ozdabianiu jej ścian brali udział najwybitniejsi włoscy artyści ówczesnych czasów. Obiekt składa się z dwóch kościołów usytuowanych niemal jeden na drugi. W kościele dolnym zobaczymy piękne freski przedstawiające mękę Jezusa czy sceny z życia świętego Franciszka. Krypta z grobem świętego Franciszka oraz czterech jego najbliższych towarzyszy znajduje się tuż pod nawą główną. Kościół Nowy Górny jest jednym z najwcześniejszych przykładów architektury gotyckiej we Włoszech. Od razu poczujemy ogrom przestrzeni. O wyjątkowości fresków, które zdobią ściany kościoła górnego, świadczy fakt, iż były one pierwszą próbą nadania obrazom trójwymiarowego charakteru. Artysta pragnął odciąć się od powszechnie panującej zasady frontalnego przedstawiania osób. Przed Bazyliką Świętego Franciszka warto na moment przystanąć i spojrzeć na nowoczesną rzeźbę przedstawiającą smutnego jeźdźca na koniu. Nie jest to bowiem Don Quixote, ale Święty Franciszek.
Idąc ulicami w Asyżu, chodzisz tymi samymi uliczkami, którymi chodził święty Franciszek. To nie ulice nałożone na ulice. To nie odrestaurowany szlak. To nie droga, pod którą biegnie stara droga, ale dokładnie te same kamienie, które pamiętają historię i żadne inne. Bliźniaczym miastem Asyżu jest Betlejem. Chyba żadne inne miejsce na świecie nie pasuje do niego lepiej. Plac miejski w Asyżu, otoczony pięknymi historycznymi pałacami, siedzibami mieszkańców o wysokiej randze społeczno-politycznej, jest uznawany za jedną z najpiękniejszych i najbardziej reprezentatywnych średniowiecznych realizacji urbanistycznych Umbrii. Zarówno w dzień, jak i w nocy, zimą, jak i latem, jest pełen turystów, przybywających z różnych zakątków świata, którzy trafiają tam po drodze do któregoś z kościołów albo zatrzymują się, żeby na chwilę odpocząć lub wypić kawę w historycznym barze Minerva, głównym miejscu spotkań w Asyżu. Na placu znajduje się już wspomniana świątynia Minerwy i piękna fontanna Trzech Lwów. Kiedy w 1786 roku Goethe przybył do Asyżu, w trakcie swojej podróży po Włoszech był absolutnie zafascynowany, stojąc przed świątynią Minerwy. Wrażenie spotęgował fakt, że była to pierwsza budowla antyczna, jaką widział, która praktycznie nie uległa zniszczeniu. Bazylika Świętej Klary z relikwiami Świętej Klary oraz autentycznym krzyżem San Damiano. Asyż to także miasto, w którym działała inna święta, Klara, która z inspiracji świętym Franciszkiem również wybrała drogę służenia Bogu. Święta Klara urodziła się w 1194 roku. Założyła żeński zakon o bardzo surowej regule – klarysek. Wierni mogą obejrzeć jej ciało, które spoczywa w kryształowej trumnie w krypcie kościoła pod jej wezwaniem. Kościół świętej Klary powstał w miejscu dawnego kościółka San Giorgio, w którym pochowano świętego Franciszka i w którym papież Grzegorz IX ogłosił go świętym. Odwiedzając ten kościół, pamiętajmy, żeby zatrzymać się na chwilę w kaplicy Ukrzyżowania, gdzie znajduje się sławny krucyfiks, krzyż San Damiano, z którego według legendy miał przemówić do Franciszka Jezus, by spowodować życiowe zmiany. Nad relikwiami świętej sprawują pieczę siostry klaryski. Jej atrybutami są monstrancja, krucyfiks, lilia lub lampa. Z placu przed świątynią możemy podziwiać piękną panoramę stoku, na którym znajduje się miasto oraz odbudowany zamek Rocca Maggiore. Zamek Rocca Maggiore. Zachowały się tylko ruiny zamku wybudowanego przez księcia Spoleto Konrada. Pamiętajmy, iż w trakcie zwiedzania kościołów obowiązuje odpowiedni strój. Panie powinny mieć zasłonięte ramiona, panowie spodnie do kolan. Dlatego jeśli mamy założoną odkrytą bluzkę, warto mieć pod ręką sweter lub chustę. Wchodząc do świątyni, zwracajmy także uwagę, czy przypadkiem nie obowiązuje zakaz fotografowania. Na przykład w Bazylice Świętego Franciszka robienie zdjęć jest zabronione. Jeżeli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję.